Mamy rynek pracownika, dzisiaj konkurowanie dobrych specjalistów stało się ważniejsze i trudniejsze niż konkurowanie o klientów. Dlatego w tej części szkolenia porozmawiamy o rekrutacji w social mediach. Myśląc o rekrutacji w social mediach myślimy sobie LinkedIn, porozmawiamy i o LinkedInie i o Facebooku, bo od kilku lat Facebook ma tendencję do konkurowania z LinkedInem, coraz bardziej się profesjonalizuje, a heheszki, śmieszki, lifestyle zostawia sobie na Instagramie. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteście rekruterem, tak zwanym łowcą głów lub pracodawcą, szukacie specjalisty, na przykład programisty. Wchodzicie na jego prywatny profil na Fejsie i widzicie, że jego światopogląd, czyli poglądy społeczne i polityczne nie pokrywają się z waszymi. Jak myślicie? Czy zatrudnicie takiego człowieka do firmy? Nie ma na to dobrej odpowiedzi, bo to kwestia subiektywna, ale powiem wam, co mówią badania. 92% rekruterów, zanim zaprosi kogoś na rozmowę kwalifikacyjną, researchuje go w social mediach, sprawdzając także jego profile osobiste. Ponad połowa z nich, 55%, podejmuje decyzję o niezatrudnieniu kogoś ze względu na jego osobiste profile, a także przekonania, które w nich zawiera. Tak mówią badania przeprowadzone przez Job White. Rodzi się zatem pytanie, czy jeżeli ktoś researchuje mnie, w mediach społecznościowych, to nie powinienem publikować, zwłaszcza jeżeli robię głupie rzeczy. Jeżeli ktoś mi się pyta, czy zamieszczać głupie rzeczy na Facebooku, to mówię, zamieszczaj zawsze to, co robisz, ale przestań robić głupie rzeczy. Opowiem Wam teraz o tym, w jaki sposób social media zmieniły procesy rekrutacyjne w firmach. Na początku XXI wieku, w pierwszej dekadzie, rekruterzy zaczęli powszechnie używać internetu do researchowania potencjalnych kandydatów. Ci kandydaci zaczęli więc dbać o swój wizerunek w sieci. Można zatem powiedzieć, że social media stały się zapalnikiem do budowania marki osobistej. W drugiej dekadzie XXI wieku z kolei to pracodawcy zaczęli zabiegać o specjalistów. Mamy przecież rynek pracownika. Nie ma bezrobotnych specjalistów, takich jak marketerzy, handlowcy czy programiści. W związku z tym to pracodawcy zaczęli budować swoją markę pracodawcy, czyli employer branding. Zapalnikiem do budowania employer brandingu też stały się social media. Właśnie dlatego rozmawiamy o social recruitment i social employer branding. Pokażę wam teraz case post, który sprawił, że całą rekrutację oparłem na social mediach. Jest to post rekrutacyjny, który składa się z czterech zdjęć zrobionych na Instagramie w odstępach co rok. Bohaterem tego postu jest Rafał Paciorek. Akcja rekrutacyjna nosi tytuł Bądź jak Rafał. Na pierwszym zdjęciu widzimy Rafała Paciorka, który po raz pierwszy przyszedł do naszej pracy. Jak widzicie, z ciastem. Został zatrudniony na stanowisku office managera. Rok później jedna z naszych firm potrzebowała trzeciej osoby do Rady Nadzorczej, ponieważ pozyskaliśmy inwestora. Ponieważ mam tylko jednego wspólnika, który też jest po malarstwie, po ASP, wzięliśmy Rafała jako figuranta. Co się okazało? Rafał jest po ekonomii i jako jedyna osoba w naszym gronie zaczęła liczyć. W związku z tym zaczęła nas rozliczać, ponieważ ja byłem w zarządzie. Jako Rada Nadzorcza zaczął się dopytywać o różne jakieś wydatki na delegacje itd. Trafił do Rady Nadzorczej, po czym jeszcze rok później spotkaliśmy się u notariusza i Rafał został oficjalnie dyrektorem zarządzającym całej organizacji. Dzięki temu ja mam więcej czasu na to, żeby robić takie szkolenia jak te teraz. Na ostatnim zdjęciu widzicie Rafała, nieco odmieniony. Chłopak jakby się wzbogacił, troszeczkę przytył. W Radzie Nadzorczej się spotykamy po raz kolejny, zakładamy wspólnie interesy. Chcemy wspólnie robić interesy, inwestować w nieruchomości. Tak się chłop dorobił, że robi z nami biznesy. Widzicie to z Akces Po publikacji tego postu rekrutacyjnego pozyskaliśmy ponad 140 CV. Jak to się ma do ogłoszeń rekrutacyjnych, które kosztują po 1500 zł i przynosiły 2-3 CV na krzyż? To była gruba akcja, wszyscy wysyłali... CV z dopiskiem w tytule Bądź jak Rafał. To była dobra akcja rekrutacyjna i to był początek do tego, żeby w ten właśnie sposób przyciągać do naszej firmy pracowników. Kiedy Rafał Paciorek został dyrektorem zarządzającym, miał więcej lajków niż kiedy się zaręczał. Zaręczył się z naszą szefową działu HR, ale nie wnikam. Przyciąganie najlepszych specjalistów jest największym wyzwaniem dla firmy. Dla nas przyciągnięcie osoby kolejnej, jaką jest CTO, czyli technology oficera, było największym wyzwaniem naszej firmy. Tak jak mówiłem, i ja i mój wspólnik jesteśmy po malarstwie ASP, i w związku z tym potrzebowaliśmy człowieka, który urzeczywistni nasze idee. Żeby stworzyć wielką organizację, potrzeba zasady trzy razy H. Musi być hipster, haster i hacker. Hipsterem jest mój wspólnik, który dba o produkt. Ja jestem hasterem, tak zwanym front managerem, który mówi, że zawsze dobędziemy szczyty. Trzeci człowiek z kolei mówi dziwne, ale działa i jest nim właśnie programista CTO, który przyciągnie kolejnych programistów. Nie przedstawię Wam teraz dokładne zasady rekrutacji programistów, ponieważ trudno znaleźć sposób na rekrutację ludzi, których praktycznie na rynku nie ma. Na przykład programistów potrafi być kilkadziesiąt w województwie, kiedy kilkaset, a nawet kilka tysięcy stanowisk pracy ich oczekuje. To jest ogromna konkurencja i taka rekrutacja bardziej zakrawa o magię i sztukę niż konkretne praktyki. Ale z rekrutacji, w której udało nam się przyciągnąć naszych programistów, a także utrzymywać najniższą możliwą rotację w naszym dziale IT, mogę wywnioskować, iż bardzo pomaga employer branding, ponieważ taki programista nas researchuje, jeżeli wrzucacie ogłoszenia o pracę i ktoś tam wchodzi, dobrze tam mieć pixel, który potem śledzi tego kandydata i puszcza mu remarketing. Uwaga, remarketing nigdy nie powinien być ogłoszeniem rekrutacyjnym. Lepiej, żeby remarketing pokazywał atmosferę firmy. Wtedy osoba, która jest kandydatem, nawet się nie domyśla, że to jest reklama. Ta atmosfera firmy to jest pokazanie życia firmy, jaką jesteśmy fajną organizacją, która wypada gdzieś na imprezę, wyjazdy integracyjne, dużo inwestuje w pracowników i Pozwala ludziom się rozwijać. Pamiętajcie, remarketing powinien pokazywać atmosferę firmy. Kilka przykładów. Oto post, w której rekrutowałem asystentkę. Trudno sobie wyobrazić rekrutację asystentki, która przychodzi przez ogłoszenie rekrutacyjne. Jeżeli rekrutujesz asystentkę w oparciu o sieć społecznościową, wówczas masz większe szanse, że trafisz na osobę, która kiedyś już o tobie słyszała i uznaje ten rodzaj ekspresji. Przykład posta, który rekrutuje New Business, u. przykład posta, który rekrutuje Creative Directora, przykład posta, który rekrutuje menadżera do spraw szkoleń, przykład posta, który rekrutuje szefa globalnego skalowania Twojego biznesu, tak zwanego global menadżera. Jeżeli wejdziecie na mój profil osobowy na fejsie, jest tam taki album rekrutacja na Facebooku, są tam posty rekrutacyjne. Wspominałem już na tym szkoleniu, że posty rekrutacyjne, ogłoszenia często cieszą się większą popularnością niż zdjęcia lifestyle'owe czy nawet zdjęcia rodzinne. Dlaczego? Dlatego, że to są posty najchętniej udostępniane przez inne osoby. Jest to zatem sposób na promocję także Twojej firmy, a nie tylko przyciąganie kandydatów. Zauważcie, jeżeli ja szukam global menadżera, to znaczy to, że moja firma się bardzo dynamicznie rozwija staje się organizacją globalną. Posty rekrutacyjne są zatem świetnym narzędziem do budowania wizerunku i rozpoznawalności firmy w oczach nie tylko kandydatów, ale także potencjalnych klientów. Zamieszczajcie więc posty rekrutacyjne, nawet jeżeli nie miałyby one generować CV, one budują Wasz wizerunek, Waszą widoczność, Waszą markę pracodawcy. Ten styl rekrutacji, który Wam przedstawiam, nie ukrywam, jest bardzo osobisty. Jest typowy dla przedsiębiorców, startuperów, ludzi, którzy swoją firmę traktują jak własne dziecko. Ale są inne też sposoby na rekrutację w social mediach. Wyobraźcie sobie taką korporację, gdzie ktoś nie jest tak przywiązany do swojej firmy i nie identyfikuje się z nią tak bardzo jak ja. Znam ludzi, którzy nawet nie mają profili osobowych na fejsie, a potrafią bardzo skutecznie rekrutować pracowników. Jak? Zamieszczają posty rekrutacyjne nie na profilach osobowych, ale na profilach firmowych. Zamieszczenie postów rekrutacyjnych na profilach firmowych umożliwia z kolei dużo lepsze targetowanie ich do grupy docelowej. Możemy dotrzeć na przykład do osób po zainteresowaniach, po płci, po wieku. Możemy wyeliminować na przykład konkurencję czy firmy, z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni, których pracowników nie chcemy podbierać. Możemy wskazać wiele rzeczy, o których na osobistym spotkaniu nawet nie jesteśmy w stanie zapytać. Dlaczego? Bo nie pozwala na to prawo, ale możemy tak targetować reklamę. Wiem, że targetowanie reklamy po płci i po wieku. I po zainteresowaniach, także tych związanych światopoglądem, czy ktoś jest bardziej na lewo czy na prawo, jest wątpliwe, ale można to zrobić. Dzięki temu jest dużo większe prawdopodobieństwo, że trafimy do osób, które będą chciały z nami spędzić połowę swojego życia, bo tyle czasu spędzamy w pracy. Oto przykłady, jak teraz wyszliśmy ze swojego podwórka, żeby robić to dla zacnych korporacji. Lufthansa Global Services jest Polska, rekrutacyjny z ludzką twarzą. To nie są już stokowe zdjęcia. To są zdjęcia tym liderów, którzy do swoich zespołów poszukują pracowników, którzy będą się z nimi rozwijać. Tak, rekrutowanie ludzi przez ludzi jest dużo lepsze niż przez firmę, która nie ma w sobie tej charyzmy. Dlaczego? Dlatego, że wyobraźcie sobie, że teraz chcę powiększać swój dział programistów i ja człowiek PSP będę rozmawiał z programistami. Nie, oni programiści chcą pracować dla programisty lepszego od siebie. Dlatego najpierw musi zrekrutować team lidera, który potem przyciągnie kolejnych pracowników. Bo ten team leader, ten programista, będzie dla nich dużo większym autorytetem niż ja, właściciel firmy. Kolejny przykład, Capgemini. Przedstaw sylwetki prawdziwych pracowników. Zobaczcie sobie na zasięgi organiczne tych postów. Są większe niż zasięgi płatne. Zasięgi płatne są tylko po to, żeby targetować ten post, a zasięgi organiczne wynikają z tego, że ludzie udostępniają te posty, aby trafić do swoich znajomych. Na LinkedInie nawet mamy taką funkcję referral, czyli pracuję tam, gdzie pracują moi znajomi, ponieważ ich opinia jest dla mnie bardzo ważna. Pamiętajmy o tym, że szukając pracowników generalnie poruszamy się w jakiejś lokalizacji najbliższej. Dlatego udostępniania ludzi są bardzo istotne. Czy takie posty Działają. Nie byłoby tego szkolenia, gdyby nie działały, ponieważ właśnie za pomocą takich postów przyciągam najlepszych ludzi. Jedną z takich osób, i oto żywy dowód na to, jest Paulina Wiesiołek. Zapraszam Cię, Paulina, tutaj. Jak ty do nas trafiłaś, powiedz? Z Akcji bądź Rafał, z postu rekrutacyjnego. Dlaczego na... wolałaś post, a nie ogłoszenie? Bo był bardziej wiarygodny. Okej, okay. co jeszcze się podobało? E, wierzyłam, że ja też będę mogła rozwijać się i, mm -hmm. i awansować. Kochani, zobaczcie, po lewej stronie macie ogłoszenie rekrutacyjne. Po prawej stronie macie z kolei również post rekrutacyjny, który był y, podobny do akcji bądź jak Rafał. Tym razem akcja nosi tytuł Bądź jak Paulina. Jest to zdjęcie, które zrobiliśmy razem, kiedy pojechaliśmy na targi do Nowego Jorku. I to była akcja, która również przyciągnęła bardzo dużo CV. Także e, zadaniem tego typu rekrutacji jest pokazanie sukcesu, pokazanie, e, pokazanie pewnej atmosfery, której nie sposób jest oddać w ogłoszeniu rekrutacyjnym. I mam wrażenie, że dzięki takim działaniom przyciągam ludzi, którzy przychodzą tu po coś więcej. Nie tylko po. Pierwsze wynagrodzenie, ale także po wielką karierę. I to, że Paulina tu jest teraz kierowniczka produkcji tych szkoleń, jest najlepszym dowodem na to, że przyciągam ludzi, których potem, którzy potem chcą się z nami zestarzyć. Bo to kiedyś Paulina powiedziała, tak? Prawda. Ale ja wierzę, że zawsze będziesz młoda. Dzięki. Jedno z najlepszych ogłoszeń rekrutacyjnych, które miało ponad 300 komentarzy i setki lajków, dziesiątki udostępnień. To było ogłoszenie, że szukamy architekta do zaprojektowania naszego biura. Słuchajcie, zgłosiło się chyba więcej architektów niż myślałem, że jest w Polsce. Ludzie rzucali filmy, że zaprojektują nasze biura, ludzie wrzucali filmy że z wizualizacjami naszych projektów. To był dobry storytelling i to było też jedno z lepszych sposobów na wypromowanie naszego employer brandingu. Wow, szukają architekta. Podobnie było z ogłoszeniem, kiedy szukaliśmy twórcy Muralu, tak? Wrzuciliśmy ogłoszenie, mieliśmy setki, setki komentarzy, dlatego że wrzuciłem storytelling z przykładem, kiedy Mark Zuckerberg szukał twórcy muralu do swojego biura. A propos biura? kiedy szukaliśmy biura, odwiedzaliśmy place budowy. Odwiedziliśmy między innymi plac budowy nowego biurowca High Five, który buduje e, firma Skanska. Kiedy weszliśmy na plac budowy, dostałem od nich selfistika. Powiedzieli panie Rahimie, proszę tutaj zrobić sobie zdjęcie. Już byli przygotowani na to, żeby potencjalny najemca e, zrobił zdjęcie z placu budowy. Co to jest? To jest user generated content, czyli post, który ja wrzucam z placu budowy. E, może przyciągać kogo? No, ludzi z branży IT, ludzi z y, branży startupów. To tacy właśnie wynajmują e, biura. Czyli jest to sposób na to, żeby pokazać, jakie to miejsce jest fajne. To jest jedno z narzędzi do budowania user-generated content. Kiedy wrzuciłem post, że budujemy nasze nowe biura, od razu. Pod postami, w komentarzach pojawili się różni dostawcy, którzy oferowali inne biura. Pojawili się też pracownicy skanskiej, którzy dziękowali za to, że ich odwiedziliśmy. Pojawił się również pan, który oferował sprzedaż posadzek. No, uruchomił się cały proces rekrutacyjny, proces także dostawców, proces social networkingu, social sellingu. Tak, to żyje. Jeżeli cię nie ma w tej grze, to nie masz szans ani na pozyskanie klienta, ani na pozyskanie pracownika, bo nieobecni nie mają racji. Ostatecznie wynajęliśmy biura. 1400 m2 na Prądnicę 65. Oczywiście pracę mają potrwać półtorej roku, ale już w trakcie tego procesu będziemy się chwalić, będziemy się jarać tym, co nas czeka, żeby ta przyszłość budowała markę pracodawcy, żeby przyciągać najlepszych ludzi. Wchodzę do pracy budowy i widzę, że tu architekt zaprojektował pokój matki karmiącej. Pytam się, co to? Pokój matki karmiącej. To znaczy, dzwonię do żony, pytam się, czy rzeczywiście kobiety z tego korzystają w korporacjach. Bardzo rzadko. Takie są po prostu wymogi. Okej, okay. no ale takie są wymogi. Dobrze. Jest to znak rozwoju naszej cywilizacji, dobrego pracodawcy, robię zdjęcie, wrzucam na Linkedina, tam będzie pokój Matki Karmiącej. Co się okazało? Setki lajków. Wow, pokój Matki Karmiącej, jaki dobry pracodawca. Zaraz, zaraz, to jeżeli pokój Matki Karmiącej ma tyle lajków więcej niż zdjęcia rodzinne, to zaraz, zaraz, to mówię do architekta, zaprojektuj całe biuro tak, żeby wyglądał jak jeden wielki pokój Matki Karmiącej. Tak, pokój Matki Karmiącej stał się inspiracją do zaprojektowania całego naszego biura. A tak jak widzicie na tym zdjęciu, wyglądała pracownia malarska, gdzie studiowałem i pracowałem przez 5 lat od 2003 roku. W 2009 roku zamieniłem ją na inną pracownię, na firmę. Administracja mnie przytłoczyła. Tłumaczyłem sobie to jako artysta w ten sposób, że każdy element mojej firmy wchodzący w interakcję z częścią mojego produktu, że to jest pewnego rodzaju performance artystyczny. Wszystko, co chciałem robić, chciałem, żeby było piękne, chciałem, żeby umowy były piękne, żeby były dopracowane. W tych umowach było zapisane, że pracownik zarabia netto i brutto. Brutto było powiększone kwotę, którą muszę odprowadzić jako składnik. Któregoś dnia pięknego się dowiedziałem, dzwoniąc do ZUS-u, że istnieje coś takiego jak brutto brutto. Dzwonię do ZUS-u się zapytać, ile zalegam. W ogóle wchodząc do budynku zrobiłem sobie wcześniej selfie, mówię, idę im zrobić kontrolę, he he. No i dowiedziałem się, że zamiast nadwyżki mam po prostu niedopłatę, dlatego że oprócz kosztów pracownika są jeszcze koszty pracodawcy, czyli drugie tyle. Tylko, że nie było tego w umowie i dowiedziałem się, że mam kilkaset tysięcy złotych długu. I 12 maja 2011 roku weszli mi na konto. Ja jebę, nie mogłem zrobić wypłat. Wtedy bardzo popularne były memy. Stałem się jedną z najbardziej nielubianych pracodawców w sieci. Między innymi taki mem. Ja wam kurwa dam pieniądze na czas, albo na przykład takiegoś wypłaty? Jakie wypłaty? Kredyt kurwa? Pieniądze na wypłatę. Heh, sorry, nie mam drognych. Jak udało mi się wyjść z tego bagna? Jak udało mi się doprowadzić do sytuacji, że przyciągam najfajniejszych pracowników, a nawet udaje mi się ich utrzymać. To zasługa budowania marki pracodawcy, dlatego w tej części szkolenia porozmawiamy o social employer brandingu.